Cześć! Dzisiaj na przykładzie fragmentu fantastycznego numeru Aerosmith porozmawiamy sobie o problemach, które wielu Polakom sprawia czas past continuous. Witam serdecznie na kanale! I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Płakałem, kiedy Cię poznałem, a teraz próbuję Cię zapomnieć. I to, na co chciałbym, żebyśmy tu przede wszystkim zwrócili uwagę, to czasy przeszłe, czyli po pierwsze past continuous, I was crying, a więc osoba was were, czyli być w przeszłości, w zależności od osoby, czasownik z końcówką ing i cała reszta zdania. No i past simple, a więc osoba, czasownik w drugiej formie i cała reszta zdania. Często różnicę pomiędzy tymi dwoma czasami przeszłymi rozumiemy jako coś, co robiłem, past continuous, i coś, co zrobiłem. Past simple. Robiłem, czyli płakałem. Nie rozpłakałem się, przepłakałem całą noc, czy wypłakałem całe oczy, bo wszystko to byłoby zrobiłem, 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 tylko właśnie płakałem. Kontra spotkałem. Nie spotykałem, spotykałem, tylko spotkałem. Ciach. Robiłem, zrobiłem. I to jest ok. Na początek. Bo później jednak przez tylko takie spojrzenie na sprawę łatwo się w tym wszystkim pogubić. Szczególnie, jeżeli gdzieś jeszcze indziej znajdziemy wytłumaczenie, że czas past simple to czas dokonany, a czas past continuous to czas niedokonany. Dokonany, niedokonany. Czyli co? Czyli to się skończyło, a to nie. Tak? No właśnie nie. A przynajmniej niekoniecznie. Nie o to tutaj chodzi. To nie jest tak, że to jest przeszłość, która się skończyła, a to jest przeszłość, która się nie skończyła, bo to absolutnie niczego nam nie tłumaczy, to w ogóle nam nie ułatwia. Popatrzcie na jeszcze jeden przykład. I was eating my chocolate bar i I ate my chocolate bar. Podmiot was were, czasownik z ingiem, podmiot czasownik w drugiej formie. Czyli jadłem batonika kontra zjadłem batonika. Better? I tutaj teoretycznie wszystko by się zgadzało. To jest coś, co robiłem, a to jest coś, co zrobiłem. Ale dodajmy teraz do obydwu tych zdań jeden mały szczegół. Na przykład at 7:30, o 7:30. O 7:30 jadłem batonika, o 7:30 zjadłem batonika. I teraz bardzo ważna rzecz. Obydwa te czasy to czasy przeszłe. Obydwa te czasy są w przeszłości, obydwa minęły. Finished, finito, kaput. Co skończyło się? Co jest przeszłe w czasie past simple? Czynność. Czynność się skończyła. Jeżeli zjadłem batonika o 7:30, to o godzinie 7:30 tego batonika już nie było. Co natomiast skończyło się tutaj? Co skończyło się w past continuous? Jeżeli ja o 7:30 batonika jadłem, to czy wiadomo z całą pewnością, że batonik jest zjedzony? Czy wiadomo, że batonika już nie ma? I przede wszystkim, czy wiadomo, że ja na pewno już go nie jem? Nie. Być może nie skończyłem, być może wcale nie zjadłem. Co więcej, być może jest 7:43 i ja go dalej jem. Czy to znaczy, że to jest przeszłość nieskończona? Nie. To nie o to chodzi. To też jest czas przeszły. Tylko wiecie, co tu jest skończone? Moment. Ten moment, w którym ta czynność była w trakcie. On się skończył. Już nie ma 7:30. Jest 7:31, 7:46, a być może w ogóle 23:15 albo 3 tygodnie później. Pewnie trochę przesadziłem. Ale to już minęło. Ten moment, kiedy ta czynność była w trakcie. Czy ta czynność jest dalej w trakcie? Nie wiadomo. A może wiadomo, ale jest to zupełnie nieistotne. A na pewno nie wynika to z tego zdania. Z tego zdania wynika tylko, że o 7:30 ta czynność była w trakcie. Ona wtedy trwała. Ta się o 7 stała, skończyła się. A ta trwała. Była wtedy w trakcie, wiem, powtarzam się. Dokładnie tak samo jak present continuous jest czasem, który jest w trakcie teraz, w tym momencie. I my nie wiemy, kiedy to się zaczęło, ani kiedy to się skończy. Na przykład, now I'm trying to forget you. Teraz próbuję Cię zapomnieć, teraz w tym momencie. Kiedy zacząłem? Nie wiadomo. Kiedy skończę? Nie wiadomo, nie wynika to z tego zdania. Tak past continuous to jest czas, który był w trakcie w jakimś momencie w przeszłości. Teraz w tym momencie? W jakimś momencie w przeszłości. I wiecie co? Ten moment się już skończył.
tutaj skończyła się czynność, a tu skończył się moment, w którym to momencie ta czynność była w trakcie. Jasne? Co więcej, skoro tak, skoro past simple określa nam bardzo dokładnie, kiedy coś się stało, a past continuous pomaga nam opowiedzieć o czymś, co w jakimś momencie w przeszłości było w trakcie, to one będą ze sobą bardzo ładnie i naturalnie współpracować. Past continuous i past simple. Na przykład, I was eating my chocolate bar when you called me. Jadłem swojego batonika, kiedy do mnie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś. Jedzenie było w trakcie. Kiedy? Kiedy do mnie zadzwoniłeś. I ta czynność na pewno się skończyła. A czy ta czynność na pewno się skończyła? O, tego nie wiemy. Może to, że do mnie zadzwoniłeś, zupełnie mnie nie ruszyło. Popatrzyłem tylko na telefon i pomyślałem sobie, o, znowu ten dzwoni, w nosie to mam, dokończę sobie batonika. Better? Better. A może jednak odłożyłem ten batonik gdzieś tam z tyłu i to było w sumie 3 dni temu i on tam dalej leży. Ja go jeszcze w sumie mogę zjeść. Zaraz, gdzie ten batonik? W każdym razie ten moment, kiedy do mnie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś, a ja byłem w trakcie jedzenia batonika, już się skończył. No bo to jest past simple, bo to się skończyło. Tu skończyła się czynność, tu skończył się moment. Dokładnie tak samo jak na początku tego odcinka. I was crying when I met you. Kiedy cię spotkałem, i tu skończyła się czynność, spotkałem, to ja wtedy płakałem. Byłem w trakcie wylewania rzewnych łez. Jasne, jeżeli opowiadam historię sprzed jakiegoś czasu, to przecież wiadomo z kontekstu, że ja już nie płaczę. Dokładnie tak samo, jakbym chciał powiedzieć, że, nie wiem, 2 lata temu o tej porze leżałem na plaży i piłem drinki. No to przecież wiadomo, że już nie leżę. Ale ja nie mówię o czynności, która się skończyła, tylko o momencie, w którym ta czynność była w trakcie. Tak samo i tutaj. To było w trakcie, to się stało. Bo past simple mówi nam o czynności, która się skończyła, a past continuous o momencie, który się skończył. I dlatego obydwa te czasy są czasami przeszłymi, nawet pomimo tego, że ten jest dokonany, a ten nie. Bo tu nie interesuje nas zakończenie, tylko ten moment, który się skończył. Jasne? No. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i zrobić print screena, to jest pewnie odpowiedni moment. A jeżeli ktoś jest na to zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na mojego Instagrama, na Instagrama Rock Your English, gdzie zdjęcia są robione przeze mnie. Zapraszam też na mojego Facebooka, zapraszam na mojego TikToka, zapraszam też na www.rockyouringlish.pl, jeżeli chciałabyś dołączyć do kursów online, na żywo, ze mną, które już za chwilę się rozpoczynają. Wszystko jest nagrywane, jest doskonała atmosfera, jest na żywo. To już chyba mówiłem, także zapraszam serdecznie, przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. To... I was crying, płakałem, kiedy dowiedziałem się, że nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, a przecież możesz to zrobić tutaj. Tutaj z kolei możesz się dorzucić na kawę dla prowadzącego, a wszelkie wiadomości o wspomnianych kursach online znajdziesz na www.rockyouringlish.pl. A moment, kiedy płakałem, już się skończył, także luz. See ya!